Być może istnieje przekonanie, że jestem dosyć ponurym człowiekiem i zaprzeczanie temu byłoby dosyć jakimś dziwactwem. Nie jestem ponury, nie jestem ponurakiem, ale rzeczywiście albo ludzie, albo okoliczności muszą się sporo napracować, żeby mnie tak do łez rozśmieszyć. Śmieszą mnie sytuacje niewyreżyserowane. Jak się dzieje coś, czy ktoś mówi, czy robi coś, czego nie zaplanował, to szybciej się uśmiecham. Wraz z odejściem Piotra Machalicy zniknęło jego niepowtarzalne poczucie humoru, jego niepowtarzalny wdzięk, jego niepowtarzalne człowieczeństwo. I no, nie tylko ja, wielu z nas musi się mierzyć z tym, że go już tych wszystkich rzeczy nie doświadczymy. Ale jak mówi Tomasz Mann w Czarodziejskiej Górze, tak to już jest. Piotr Machalica nauczył mnie takiego szczerego powitania. Witał się z ludźmi, biorąc ich w ramiona. Do momentu, kiedy go nie poznałem, nie wiedziałem, że tak można. Że można się po prostu do ludzi przytulić serdecznie na powitanie, czy na pożegnanie, bo on i witał się, i żegnał tak samo. No więc jeśli miałoby to być coś charakterystycznego dla Piotrka, to na pewno to było.